Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 13 grudzień, wtorek, Jana 13:5. Tylko pokorny naucza pokory. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniom i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Uczynki ciała. Po przedstawieniu konfliktu między ciałem a duchem Paweł w Galacjan 5:18-26 rozbudowuje obraz dwóch przeciwnych natur, wymieniając etyczne przywary i cnoty. Tego rodzaju katalogi występków i zalet były dobrze znane zarówno w literaturze żydowskiej, jak i grecko-rzymskiej. Obejmowały one zachowania, których należy unikać oraz zalety, które należy naśladować i rozwijać. Rozważ listę występków i cnót wymienionych w poniższych wersetach. Czym przypomina ją lista podana przez Pawła w Galacjach 5:19-24, a czym się od niej różni? Zobacz Jeremiasza, rozdział 7, werset 9, Ozeasza, rozdział 4, werset 2, Marka 7, rozdział 7, werset 21-22, 1 Tymoteusza, rozdział 3, werset 2-3, 1 Piotra, rozdział 4, werset 3, Apokalipsa 21:8. Jeremiasza 7:9. Jak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie i krzywo przysięgacie. Składacie ofiary Baalowi i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie. Ozeasz 4:2. Jest natomiast krzywo przysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo, rabunek. Morderstwa idą za morderstwami. Galacjan 5:19-24. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie oddziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, szczęśliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Mimo że apostoł dobrze znał te listy występków i cnót, sposób, w jaki przedstawia je w liście do Galatów, jest szczególny. Po pierwsze, choć Paweł porównuje dwie listy, nie odnosi się do nich w taki sam sposób. Listę występków nazywa uczynkami ciała, zaś listę cnót – owocem ducha. Jest to istotna różnica. James Dunn napisał: ciało domaga się, ale duch tworzy. Podczas gdy pierwsza lista tchnie niespokojną asertywnością i szaleńczą samopobłażliwością,
Przez drugą przemawia troska o bliźnich, spokój, stałość i wiarygodność. Pierwsza wskazuje na ludzką manipulację, druga na boską moc i łaskę, podkreślając fakt, iż wewnętrzna przemiana jest źródłem odpowiedzialnego postępowania. Druga intrygująca różnica między dwiema listami Pawła polega na tym, że lista występków jest celowo określona w liczbie mnogiej, uczynki ciała, natomiast owoc ducha jest w liczbie pojedynczej. Różnica może sugerować, że życie w ciele sprzyja podziałom, zamieszaniu, rozdźwiękowi i brakowi jedności. W przeciwieństwie do tego życie w duchu prowadzi do jednego owocu ducha, który przejawia się w cechach sprzyjających jedności. W tym kontekście niektórzy twierdzą, że to, w co ludzie wierzą na temat Boga, nie ma znaczenia, jeśli tylko są szczerzy w swej wierze. Nic bardziej błędnego. Lista wad według Pawła sugeruje coś przeciwnego, a mianowicie, iż wypaczone pojmowanie Boga prowadzi do błędnych pojęć na temat zachowań seksualnych oraz religii i etyki, co z kolei skutkuje rozpadem więzi międzyludzkich. Ponadto taka błędna wiara może prowadzić także do utraty życia wiecznego. Przeanalizuj listę uczynków ciała. Czy można powiedzieć, że każdy z nich jest pogwałceniem jednego lub więcej przykazań dekalogu? Dziękuję.